No, no entiendo bien lo que nie rozumiem, o czym pani mówi. Proszę zawołać Milagros. Nie ma jej, wyszła. Może pani rozmawiać z Rosa Marią. Nic nie poradzi. Proszę powiedzieć Milagros, że dzwoniła jej siostra, że jestem w szpitalu. Wiktora spotkało nieszczęście. Halo, halo. Przerwało połączenie. Co się stało? Barbara. Zaraz będzie tu Abel. Chodźmy już, Silva. Nie, nie. Niech przyjdzie. I raz wreszcie się dowie, że jesteś moją kobietą i matką mojego dziecka. Grecia Colmenares. I Raúl Taibo w filmie Namiętności. W pozostałych rolach. Tu cuerpo con mis manos y mis labios voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate, imagínate que anclado estoy en tu corazón. Amor mío, imagínate que no quiero ya hacerme a la mar. Amor mío, quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Quiero recorrer tu cuerpo, de tus brazos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Imagínate. Reżyseria. Chodźmy, Silvia, to szaleństwo. Nie, Barbara, jak długo chcesz go okłamywać? Niech dowie się o nas. Barbara, proszę cię, nie chcę. Chcesz zatrzymać Abla? Nie chcę nikogo zatrzymywać. Wyjdę drugim wyjściem. Barbaro. Cześć. Cześć, Juan. Nie widziałeś mojej siostry? Nie. Napijesz się czegoś? Nie, dziękuję. Spieszę się. O co chodzi? Szkoda, że Abel nie przyszedł punktualnie. Nie zobaczył, jak się całujemy. Dowiedziałby się o nas i nie musielibyśmy się dzielić tą samą kobietą. To moja wina. To wszystko przeze mnie. Co ty mówisz? Nie możesz się winić za coś, czego nie zrobiłaś. Przecież gdyby nie było go przy mnie, nie ryzykowałby tak, a teraz nie umierał. Nic nie wiem na ten temat, Antonieto. Bada go lekarz. Dobrze wiesz, ja też.
Chciałbym wiedzieć, kto to zrobił. Wiktor to dobry chłopak, przyzwoity człowiek, świetny kompan. Nie rozumiem tego. I zainteresował się kobietą bez wartości, taką jak ja. Nie, nie. Zakochał się w tobie. Oddałby wszystko, żeby wyciągnąć cię z tego środowiska, zrobić z ciebie uczciwą kobietę, rozumiesz? Czy nie wiesz, że gdy kobieta obiera taką drogę, bardzo trudno jej zawrócić? Z reguły upada coraz niżej i niżej. A jeśli masz szczęście spotkać w życiu kogoś takiego jak Italo Linares, jest jeszcze gorzej. Bo taki zamiast pomóc, spycha cię w dół. Chodź, idzie lekarz. Panie doktorze, miał szczęście. Kula ominęła ważniejsze organy. Już jest po operacji. Wkrótce poczuje się lepiej. Czy to prawda? Oczywiście. Na razie nie możecie się z nim widzieć. Jest jeszcze nieprzytomny. Ale jak się obudzi, tak. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję. Dzięki Bogu. Proszę mnie nie straszyć. Jeśli uważacie, panowie, że oszukałem was w sprawie Los Seibos, możecie mnie pozwać, ale nie próbujcie straszyć. Jesteście głupcami i idiotami. Możecie robić, co chcecie. Nic mnie to nie obchodzi. Poza wszystkim, mój brat ma czym odpowiadać. Niech się pan nie martwi. My jesteśmy bardzo blisko ze sobą i nie zostawimy się wzajemnie. To dla pana. Widzę, że to panu potrzebne. Misja wypełniona. Ten facet pewnie już smaży się w piekle. Widzi pan, że nie wszystko źle się układa. Jedna sprawa równoważy drugą. Jeśli coś się nie udaje, coś innego wychodzi. Właśnie tak. Ważne jest tylko, że Wiktor zszedł panu z drogi. Milagros, dzwoniła twoja siostra, jest w szpitalu. Powiedziała, że jakiś Wiktor miał wypadek. Wiktor? Tak, wydaje mi się, że powinnaś tam pójść. Oczywiście. Już jesteś? O, pani Feliciana, jak się masz? Co słychać? Przepraszam, czy coś się stało? Dzwoniła Antonieta, Wiktor miał wypadek. Wiktor? Tak, więc niepotrzebnie tracimy czas. Chodźmy. Tak, idźcie. Pięćset i jeszcze tysiąc. Pas.
Sprawdzam. Mam 4 asy. Złodzieju świnio. Oszukujesz. O co chodzi? Jak to o co? Jesteś oszustem. Policja, ręce do góry, spokój. Idziemy. Idziemy. Mnie nikt nie zatrzyma, jestem Italo Linares. Kim by pan nie był, pana też zatrzymamy. Proszę. Spokojnie, proszę pana. Zawiadomię rodzinę, żeby przysłali panu adwokata. Niech pan będzie spokojny. Proszę go zabrać. Pan też pójdzie z nami. Halo? Abel, jak się masz? Tak się cieszę. Nie możemy normalnie rozmawiać. Musiałam się przeprowadzić. Bałam się, że Italo w końcu mnie zabije. Kiedy możemy porozmawiać? Bardzo potrzebuję tej rozmowy. Jutro? Ależ oczywiście. Milagros? Nie. Nie ma jej. Pojechała z Juanem do szpitala. Nie, nic jej nie jest. Dobrze. Powiem jej. Powiem, że nie mogłeś przyjść. Przekażę, że zadzwonisz później. Abel. Nie powinnam się w to mieszać. Dlaczego nie zostawisz jej w spokoju? Bardzo lubię tę dziewczynę. Uważam, że nie masz prawa. Niczego nie możesz jej dać. Należysz do innej. Abel, ona czuje się dużo lepiej, kiedy cię nie widzi. Masz rację. Poczekam, aż z nią porozmawiasz. Do jutra. Dziękuję. Dziękuję za kawę, ale nie mogę jeść. Zjedz coś. Nie uspokoję się, póki nie zobaczę Wiktora. Lekarz mówi, że będzie dobrze. Lekarz może się mylić. Nie, Antonieto, lekarz się nie myli. Widziałam go całego we krwi. Oczywiście, przecież został postrzelony. Nie opowiadaj takich rzeczy, sam to zjedz. Antonieto, co się stało? Milagros. Była strzelanina w knajpie i zranili go. Jak to się stało? Bił się z kimś? Nie, nie bił się. Ktoś do niego strzelał. Nikt nie widział kto. Co powiedział lekarz? Lekarz mówi, że miał szczęście i że wyzdrowieje, ale ja mu nie wierzę. Boję się o niego. Idzie lekarz. Możecie wejść, ale nie wszyscy razem. Jedna osoba. Panie doktorze, proszę na moment. Antonieto, idź, uspokoisz się. Dzięki. Co
Rosalia powiedziała, że chcesz się ze mną widzieć. Tak, proszę pani. Gdzie jest Italo? Właśnie o nim chciałem z panią rozmawiać. Gdzie jest mój syn? Co mu się stało? Niech się pani uspokoi. Santoyo, proszę cię. Pani syn jest... Nie żyje? Właśnie to chciałeś mi powiedzieć? A gdzie ty wtedy byłeś? Czy nie płacimy ci pensji, żebyś go pilnował? Chwileczkę, proszę pani. Pani syna nikt nie zabił. Naprawdę? Jasne. Proszę. Mów wreszcie, Santoyo. Nikt tak jak ja nie wie, jak bardzo pani kocha pana Italo. Więc mów na Boga. Pan Italo został zatrzymany przez policję. Czy mam pani podać coś do picia? Tak, Santoyo. Tego potrzebuję. Proszę. Milagros, co się stało? Co przede mną ukrywasz? Nic, Rosamario. Powiedziałam ci już. Tak, byłaś w szpitalu, żeby zobaczyć się z jakimś przyjacielem Antoniety. Nie stało mu się nic złego? Powiedziałam ci prawdę. Więc dlaczego się martwisz? Dobrze, więc to Antonieta tak cię martwi. Jest ranna? Nie, Antoniecie nic się nie stało. To o co chodzi? O moją operację? O to, że jutro zabiorą mnie do szpitala? Jeśli nie, to skąd to zmartwienie? Milagros, powiedz mi. Rosamario, tam gdzie miałam spotkać się z Ablem, widziałam Barbarę. Zrobiła coś? Obraziła cię? Nie. Całowała się z tym aktorem, Silvio. Naprawdę? Tak, widziałam ich. Czy wiesz, Rosamario, co to znaczy? To znaczy, że mogę o wszystkim powiedzieć Ablowi. Mam prawo i wiem, że on ją zostawi. Wiesz, że ja nie ufam Ablowi, nie lubię go. Ale zrób to. Twoje dziecko ma prawo mieć ojca. Tak, ale byłaby to złośliwość. Chodzi o dziecko. Niczemu nie jest winne. Złośliwość? A jak oni nas traktowali? Jak przyjęli twoje dziecko? Nie, Milagros. To nie byłaby złośliwość. To sprawiedliwość. Abel będzie miał z nią dziecko. I już przyprawia mu rogi? Milagros, ja na twoim miejscu powiedziałabym Ablowi. Niech wie, że jego żona ma romans z Silvio. Cześć. Witaj. Jak się czujesz? Lepiej? Dużo lepiej, dziękuję. Dlaczego? Dlatego, że tak się przejęłaś.
Juan powiedział, że byłaś bardzo zmartwiona. Każdy by się przejął. Widzisz, wydaje mi się, że trochę się martwisz. Dlaczego na chwilę nie usiądziesz? Nie. Nie chcę znów się zakochać. Przynoszę pecha, dlatego że sama go mam. Nie mów tak. Omal nie zginąłeś z mojej winy. Antonieto, naprawdę nie chcę, żebyś winiła się za cokolwiek. Tak, to samo powiedział Juan. Ale gdybyś nie przyszedł spotkać się ze mną, nikt by cię nie postrzelił. Widocznie ta kula była przeznaczona dla mnie. W tym miejscu i w tym czasie. Nie jestem pewna, Wiktorze. Jestem wdzięczny temu, kto strzelał. Trochę się mną przejęłaś. A skoro tak, to znaczy, że nie jestem ci obojętny. To najmilsza rzecz, jaka mogła mnie spotkać. Nie powinienem zawracać ci tym głowy, sam umiem sobie radzić. Ale odważyli się grozić mnie, Italo Linaresowi. Italo Linares nie jest Bogiem, istnieje prawo i trzeba go przestrzegać. Nie jestem złodziejem, dlatego podniosłem głowę. Wsiadaj. Nie chcę, pójdę pieszo. Wsiadaj, nie wygłupiaj się. Możesz iść dokąd chcesz. Mają rację, że traktują cię jak przestępcę. Nie jesteś moim bratem, tylko wrogiem. Nie eres mi hermano, eres mi amigo. Jesteś taki sam jak oni. Chodzenie cię nie męczy? Nie. Poczekaj na mnie, Milagros. Zaraz wracam. Kochanie, nie mogę ci kupić nic tak drogiego. Będę cię bardzo kochała, Belku. Przecież tak będziesz miał na imię, prawda? Proszę, weź Milagros. Jaki śliczny. Pierwszy prezent dla Abelka. Podoba ci się? Bardzo. Dziękuję, Ondino. Przepiękny. Milagros, kiedy się zakochasz, to czujesz to całą sobą. Nie możesz spać, bo myślisz o nim i chcesz o nim myśleć. Tak, więc jestem zakochana. W kim? Pokażę ci miejsce, w którym on jest. Ale ty o niczym nie wiesz, bo inaczej umrę. Ojciec nie może się dowiedzieć. Myślisz, że mogę się oddać mężczyźnie, zanim się oświadczy? Nie wiem. Myślę, że nie. Zwierzę ci się. Mnie też się tak wydaje. Chodźmy. Dokąd? Zobaczysz.
Dokąd z tym dojdziesz? Tam, gdzie będą mnie szanować. Jestem Linaresem, mamo. Skoro jesteś, dlaczego zachowujesz się w ten sposób? Nie wycieraj sobie gęby nazwiskiem. Oczywiście rozmawiałaś z Ablem. Przegrywasz na tym porównaniu, Italo. Co mówisz? Po czyjej jesteś stronie? Niestety po twojej. Przykro mi, że tyle zawdzięczasz swojemu bratu. Nic. Jest głupi, więc wszystko, co mówisz, powinnaś kierować pod jego adresem. To jemu należy się lekcja. Abel dowiedział się o czymś tego ranka. Nie wiem, jaki problem miał, ale nie wrócił do domu na noc. Ciężko pracowałem przez całą noc, a mój brat spędził ją na zabawie. Nie mów tak. Wiem, co robisz nocami. Nie mów tak. Co się dzieje? Kogo najbardziej cenisz? Abla, Perle czy mnie? Przeklęta nędznica. Zabroniłam ci umrzeć, zanim wszystkiego mi nie powiesz. Nikogo o to nie spytam. Nikt mi nie odpowie. Jak zdejmie maskę, zrozumiesz, dlaczego dla niego oszalałam. Cześć, Ondina. Przyszłaś na trening? Nie, przyszłam z koleżanką, która chce poznać szkołę. Przedstawiam ci moją przyjaciółkę. Silvio Gallardo. Milagros. Idę się przebrać i wychodzę. Poczekacie? My też idziemy. Cześć. Milagros, co się stało? Z czym? Byłaś zaskoczona, on też. Nie, wydaje ci się. Znasz go? Wiesz, kto to jest? Wiem, że to aktor telewizyjny, ale nie znałam go. Jest cudowny. Myślisz, że może na mnie zwrócić uwagę? Oczywiście. Mam nadzieję, że nie, Ondino. Bardzo byłabyś nieszczęśliwa. To kochanek Barbary. Wszystko gotowe do operacji. Dziś po południu Rosa Maria powinna pójść do szpitala. Już? Co się stało? Boisz się? Troszkę. Milagros może pojechać ze mną? Oczywiście. Nie bój się, wszystko pójdzie dobrze. Panie doktorze, będzie odważna. A ty co mi powiesz, Rosa Mario? Wierzę, że tak. Kiedy jedziemy?
Panie doktorze, muszę zawiadomić Antonietę Estrelę. Oczywiście, zrób to. A ty się nie bój. Masz moje słowo, że wszystko się uda. Luisín, synku, gdzie jesteś? Kocham cię. Bardzo za tobą tęsknię. Chcę, żebyś był ze mną. Wiem, czego chciała Josefina, mówiąc, że nie jesteś moim synem. Przeklęty Rafael Linares. Maldito sea Rafael Linares. Zniszczył najpiękniejszą rzecz w moim życiu. Santoyo! 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 Słucham pana. Gdzie byłeś? Wciąż muszę cię szukać. Byłem w kuchni, proszę pana. Potrzebuje mnie pan? Chcę, żebyś natychmiast zawiózł mnie do domu tego przeklętego Rafaela Linaresa. Proszę pana. Żadne proszę pana. Muszę natychmiast porozmawiać z Josefiną i dowiedzieć się, gdzie jest mój syn. Chcę, żeby był przy mnie. Chcę, żeby wrócił. Kawa. Gorąca kawa. Nigdzie na świecie, ani w Brazylii, ani w Wenezueli nie robią takiej kawy jak ja. Dobrze mi zrobi. Zdarzyło się coś dziwnego. Przestałeś kochać Barbarę? Nie, skąd? Nie można przestać jej kochać. Barbara jest jak narkotyk. Mimo że cierpisz, coraz bardziej jej pragniesz. Więc co dziwnego cię spotkało? Poznałem ładną i niewinną dziewczynę. Budzi we mnie coś dziwnego. Co budzi? Nie wiem. Jeszcze tego nie rozszyfrowałem. Ale daje poczucie spokoju. Nigdy dotąd tego nie czułem. To dziwne. Nie wiem, jak to nazwać. Chciałbym ją spotykać, rozmawiać z nią. Nie spotkało mnie nigdy nic takiego. Gdybym był malarzem, takim jak Guerrero, namalowałbym płótno i nazwałbym je czystość albo niewinność, ale to nie ma nic wspólnego z Barbarą. Oczywiście, że nie. Barbara to wulkan w czasie wybuchu. Nie ma na nią mocnych. Cześć. Fernando, nie wiedziałam, o której wrócisz. Tata powiedział, że zabierze cię wieczorem. Myślę, że zdecydował tak ze względu na mnie. Nie mogłem wcześniej wrócić. Wiesz co? Jestem przerażona. Nie masz się czego bać.
Jak mam to zrobić? Musisz bardzo w siebie wierzyć, kochanie. W mojego ojca też. Jest najlepszym specjalistą w tej dziedzinie. I we mnie. W ciebie? Tak, ponieważ cię kocham. Drżysz. Kochanie, wyglądasz jak przestraszona dziewczynka. Dziś w nocy będą operować moją siostrę. Milagros mi mówiła. Tak. Kto będzie operował? Doktor Rafael Linares. Jeden z najlepszych lekarzy, oczywiście jeśli chodzi o wzrok. Mam nadzieję, że go odzyska. To dla niej takie szczęście. Dla wszystkich. Muszę się żegnać. O której cię jutro wypuszczą? Wcześnie. Panie Juanie Montijo, niech nawet nie przemknie panu myśl, że może pan zabrać stąd tę damę. Ona zostanie ze mną. Nas chorych nie można oszukiwać, bo nasz stan się pogarsza. Mogę nawet umrzeć, żeby być przy tobie. Cały czas myślę o tym, dlaczego nie potrafiłem cię zdobyć. Nie mieszaj mnie w to. Cześć. Cześć, dziękuję. O co chodzi? Antonieto, rzęsa wpadła mi do oka. Gdzie? Tu na dole. Nie widzę. Oszust. Tak. Dobrze, Rosa Mario, wszystko gotowe, jedziemy. Nie, nie pojadę. Jak to nie? Coś mi mówi, że nie powinnam się poddać tej operacji. Niech zostanie tak, jak jest. Co ty mówisz, Rosa Mario? Nie upieraj się. Jeśli coś się nie uda, to będzie twoja wina. Powiedz doktorowi, że jestem mu bardzo wdzięczna. Ale nie poddam się operacji. Nie pójdę tam. Zawołaj Josefinę. Jak śmiesz tu przychodzić w takim stanie? Przychodzę w takim stanie, na jaki mam ochotę. Tam, gdzie chcę i kiedy chcę. Josefiny nie ma. I najlepiej będzie, jeśli wyjdziesz. Wtedy unikniesz skandalu. A kto powiedział, że chce czegoś unikać? Uwielbiam skandale. Jesteś cyniczny, Italo Linaresie. Nie masz wstydu. Wiesz co? Za dużo gadasz. Josefino! Powiedziałam ci, nie ma jej. Nie ma jej. Twojego synka też nie ma. Na szczęście nie. Ale zaraz wróci, żeby zabrać Rosa Marię do szpitala. To kłamstwo. Ten tchórz na pewno leży pod jakimś łóżkiem. Nie, gdyby był, z pewnością wyrzuciłby cię stąd i zmusił do szacunku dla swojej rodziny i domu. Kłamstwo. Ale skoro ich nie ma, poczekam na niego. Tchórzu, jak śmiesz w ten sposób traktować panią? Tobie to ja. Niech jej pan nie rusza. Jej nie. I ją, i tę dziwkę, jej siostrę. Ani ona, ani jej siostra nie zasługują na to, żeby żyć.
Ten twój żyje tylko dlatego, że nie chce powtarzać historii Kaina i Abla. Jeszcze nie teraz. Ale ten Antoniety, ten Wiktor, pewnie już teraz smaży się w ogniu piekielnym. Skąd pan o tym wie? Oczywiście. To pan jest mordercą. Nikt mi tego nie udowodni. Proszę pana, morderca. Lepiej już stąd chodźmy, proszę pana. Niech mnie pan posłucha. Odejdźcie stąd obydwaj, bo wezwę policję. Lepiej chodźmy. Te kobiety są bardzo sprytne. Robią skandale z byle powodu. Krzyczą. Chodźmy. Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Katarzyna Adamska. Imagínate que tu piel es mar, te navegaré, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate que anclado estoy en tu corazón. Imagínate que no quiero ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar en la tempestad de